pozostawiamy. Tą ostatnią niedzielę panu prezydentowi Komorowskiemu. Wycieszę się, że pan online. Mógł skakać w pałacu do krzesła. Dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. I proponujemy bardzo długi urlop. Ja niedziela, więc nie żaluj dla mnie. Spojrzyj, który dziś na mnie. Pan prezydent w ogóle na nas nie patrzył. Dlatego? Dokładnie od 5 lat za długo. Ze łzami w oczach żegnamy lokatora tego budynku, pana prezydenta Bronisława. Zmienia pracę, niech weźmie kredyt. To radzimy mu, jak wziąć ten kredyt, by nie został oszukany, tak jak on oszukał nas. Razem z bankierami, których jeszcze teraz popiera, jeszcze wczoraj w czasie debaty nie potrafił pokazać, że rozumie, na czym polega problem milionów Polaków. Nadal trwa w swoim uwielbieniu dla Eldorada, dla banku, dla koszmaru, dla Polaków, jaki zgotował. Razem z bankierami, razem z ekipą Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Zaczyna się wielkie powstanie Polaków. Wreszcie odzyskujemy to kawałku Polskę. W tę niedzielę żegnamy tego pana. Na jesieni pożegnamy resztę panów. Żeby wyprowadzić. Na szaleństwa! Żeby w tę stronę! I żeby doszło!